No cóż, to chodźmy zobaczyć, czy faktycznie mam wszystko. No mam jedną sztabkę plastali. Mam nadzieję, że drugą zostawiłem w szafce. Tędy chyba będzie szybciej. Nie. Jak to możliwe? To gdzie dałem pozostałe elementy? Hello? No co jest grane? Gdzie są pozostałe części? Nie, tu raczej nie dałem. A, tu dałem. No czemu tu dałem? Ten? A gdzie dałem? A nie, ołów mam. Czyli tak, to w zasadzie chyba wszystko. I czemu nie zabrałem tego z szafki? Przecież i tak dopływającego tego... Aha, to działa. O, ale pić mi się zaraz będzie chciało. To się nazywa przejście jak w czasie alarmu, tylko czemu? Bez sensu. Dobrze. Diamenty w ogóle nie są mi potrzebne do niczego tutaj. Dobra, jeszcze raz. Dwie plastale, dwa ołowie, dwa szkła. Dwa aerolerzele. A, i dwa diamenty. No tak. Okej. Okej. Gdzie moje pływająca stocznia? A, tu. Dobrze. Czy mam wszystko? Mam wszystko. Produkuj. I poszedł jak kamień. A nie, nie jak kamień. Jak kamień wyląduje dopiero na bazie. Co ja chciałem? Hello? Dobrze. Łomot. Łomot? Dobrze. Hello.
przyjacielu, potrzebujemy czego potrzebujemy? No jakiś ramion. To chyba mam. To nie cyklopa. Tylko. To chyba w bazie mam. Tu nie mam modułu. Dobra. Chodźmy zobaczyć. No, bez ramienia wiertniczego. Powiedzmy sobie, przydatność chodzika oceniam na żadną. Hej! Co ja właśnie zrobiłem? Tu mamy konsolę. Dobra. Do czego mamy schematy? Ramię wspinaczkowe. Oj, jak bym to chciał mieć. Tytan, lit i 4 diamenty. Dobra, ma się zrobić. No niewiele, no niewiele tu naprawdę. Ruda niklu. Okej. Mamy tu moduły, które, znaczy materiały, które, których w ogóle nie mam. Co tam było potrzebne? Diamenty, tytan na pewno. 4 diamenty, tak. Jakiś tytan. Nie tu, tylko tu. Kończy mi się tytan w zasadzie. Chyba się przejdę tym czymś na poszukiwanie tytanu. Nie. Ty. No dobra, jeszcze jednego sobie zjemy. A może jakiegoś chińskiego ziemniaka też. O, już jest dobrze. Dobra, co tam jeszcze było potrzebne? Lit chyba miałem. Coś nie mam. A, 5 tytanów. No dobra. Szybciej będzie, jak popłynę. A może mam tu coś w schowku? Nie. Mam tu boje. Dobrze, cieszę się. Dobry bądź dla zwierząt. Zbieraj złom. Między innymi, no nie dokładnie tak to było, ale... Złomie? Czyżbym cały złom wyzbierał z okolicy? Hello? To raczej słabo możliwe. O, jaskinia. No, pewnie. O, nie, to fra... A chociaż też, może być. Tylko 2. Mało.
No halo. Okolice drugiego wraku w okolicy. Okolice w okolicy. Okolic. Okolica okolic jest niezła. Czy to był złom? Nie. O, tu może coś będzie. Leżało. No i leży. Dobrze. Jeszcze z jeden by się przydał. Okej, okay, myślę, że to starczy na ramię. Kto jak śmiał? A poza tym, dlaczego Doc nie naprawił mi? Simota? Nie. Dobra. Czego jeszcze nie... Aha, no tak, nie mam tytanu, bo jeszcze nie przerobiłem tytanu. Nie. Radio przestało nadawać trochę. Jakieś nowe wieści. O, no to teraz mam dość tytanu na pewno, bo jak mi się wyświetliła już sztabka tytanu, to... Proszę. Dobrze, co jeszcze można? Dodatkowy moduł, ale nie włożę go do Simota. Czemu on się dymi, no? Może tu trzeba jakiś moduł naprawy albo coś? Bo nie wiem. Różne. Nie różne. Moduły. Nie. No w cyklopie to jest jeden z modułów. Tak się zastanawiam. Szkoda, że nie da się. A właściwie to nie wiem, czy się nie da, ale muszę w cyklopie zamontować sobie bioreaktor. No, halo. No, jak to naprawić? Dobra. Coś się, jakieś dziwne rzeczy dzieją. No wejdź, wejdź. A teraz wyjdź. All systems online. Znowu wejdź. Nie będziesz mi się tu dymił. W sumie byłoby tu miejsce na bioreaktor. Mieć rośliny. Nie, to chciałem.
Tu konsola. Oh. How? Dobrze. Tu można inne moduły umieszczać, przyda mi się. Dobra. Czy można? No nie wiem właśnie, spróbujmy. To chciałem sprawdzić. Czy to można gdzieś tu sobie walnąć? Ale chyba się nawet... Chyba się nawet nie zmieściłby, gdyby... Gdyby... Nie, niestety. No to dobra, to rozwiązanie drugie. Trzeba zebrać materiały na wyprodukowanie czegoś takiego, jak pomieszczenie ogólne z bioreaktorem w środku i to traktować jako przenośną bazę. I ją po prostu rozbierać w razie wojny. No powiedzmy sobie nagłych braków energetycznych. Tak. Póki co na razie nic mi tu nie zagraża. Ale generalnie raczej myślę, że chyba powinno się mieć te włazy pozamykane. I na dole miałem pozamykane. Nie wiem czemu na górze nie mam. Hello! Hello! Tego się nie da zamknąć? Dlaczego? No cóż, nie to nie. No nie jest to wielki wysiłek otwierać włazy, jak się idzie i zamykać za sobą. A w razie wojny... No cóż... Ten może troszkę większy problem. Dobra, to płyniemy na wyprawę. Gdzie troszkę głębiej i gdzie może... Spróbujemy użyć... naszej krewetki. Tak wygląda. Nadal nie wiem, czy tak się nazywam. No cóż, mamy tylko 500 metrów, póki co nie mamy modułów, ani schematów. Czy to co widzę? To nie, to są chyba rośliny. Trzeba było ustalić jakiś kurs i się tego trzymać.
Trochę tu głębiej się zrobiło. Ale nie chciałbym też, żeby się mi zrobiło za głęboko. A 200 metrów to spokojnie. Dobrze, troszkę w dół. Może kamera dolna byłaby lepszym rozwiązaniem. Trochę złomu. To nie jest potrzebny. Czy ta bryła to jest już coś, co mogę rozwalić krewetką? Chyba trzeba by spróbować. Okej. A co to jest? Aha, rybka. Dobra. Ktoś tu próbował walnąć w mój przepiękny okręt? No dobra, krewetko. Idziemy na próbę. Ruda srebra. Idź, bo cię zaraz. A mam cię czym walnąć, kochany. Dobra. Ruda srebra jest potrzebna bardzo do... wszelkich elektrycznych urządzeń. Dobrze. No, hono tu, hono tu. Chcesz dostać? Nie chcesz dostać nic. Dobrze. Tak, teraz już na pewno muszę stworzyć jakąś przestrzeń magazynową. Idź sobie. Bo się nie pomieszczę z takimi ilościami dobra. No, proszę bardzo. Dobrze. I teraz jedyną metodą, żeby się dostać do schowka jest... No ja też nie mam miejsca zanadto. Dobra. Chciałem wyprodukować dla niego przestrzeń ładunkową. I chyba... Zaraz, nie mam? Wydawało mi się, że wyprodukował. No pewnie, że mam. O Jezus, nie to. Sorry. Tu. Masz. Nie. Hello. Dzisiaj myślimy coś. A teraz? Oj, no nie powiem, żeby to jakoś strasznie dużo dawało. I
kto właśnie próbował walnąć w mój statek. Hmm? Dobra, chodźmy do magazynu. Na dole. No cóż, nie, nie będziemy tu układać, no nie ma co specjalnie szaleć. Miejsca są i tak tylko tymczasowe. Powrocie do bazy będzie trzeba to wszystko poprzenosić do świeżo zbudowanego magazynu. Ale nie będę go budował już na antenie, bo to raczej nie jest zbyt ciekawe. Dobra. Kombinezon został oficjalnie wypróbowany. Czemu zostawiłem łódź? Na silniku. Okej, do bazy tamtędy. Kto mnie tu? No, halo. Teraz was nie ma. Peryskop? Na rufie. Hehehehe. No nie ma nikogo, ta kamera pościgowa. Okej. A cóż to? Tam, żeby było trafić. Ale nie ta kamera. Ta jest... Gdzie jest? Tutaj, gdzie jest dok? Tak, żebym spadł krewetką nie w głąb, tylko na tą łachę. No dobra, tym razem wyłączamy silnik. Gdzie? No. Dobrze. Trafiłem. Ła, ruda miedzi. Ciągle się borykałem z brakiem rudy miedzi. Teraz tylko pytanie, no w zasadzie nie mam za bardzo schematów, trzeba by się udać gdzieś w głębiny bardziej i szukać schematów. Już nic tu nie ma. Tak. Czemu trzeba aż tak bardzo dokładnie? Dobrze.
uda miedzi. No, myślałem, że będzie troszkę więcej, ale toż to, mnóstwo potrzebnych rzeczy będzie można zbudować. Tak, pusty, a tu, ten chyba jeszcze nie był pełny. No, nie był jeszcze pełny. Dobrze. Short-range scans show a cave system rich in fossilized remains beneath this area. Co ty powiesz? Ale chyba już o tym wiemy. Chyba, że nie wiemy o tym systemie. Dokładnie pod tym, no cóż, 410 metrów, to może nie być ta jaskinia, do której zwykle chadzamy. Przydałoby się rzucić bojem, no ale trzeba by ją mieć. A, w zasadzie, chociaż... Czy mam materiały na boje? Bo mam tu fabrykator. Ale do produkcji boi chyba jest potrzebny... Nie, tu mam fabrykator. Ani nie tu mam fabrykator. Gdzie mam fabrykator? Gdzieś założyłem fabrykator. Ale numer. Na dole? Niemożliwe. Silnik włączony. Prąd zżera. Nie, no poważnie, gdzieś tu założyłem fabrykator, a może mi się zdawało? Może mi się zdawało, może to w tej części gry, która mi przepadła, no niewykluczone. Tak, fabrykator ulepszeń. A fabrykator? No niemożliwe. No dobrze, nie ma, trzeba zrobić. Ale skoro nie ma to... To wracamy do domku. Dobra, można było zostawić włączony silnik, bo włączenie też chwilę trwa. A czemu tu nie ma kompasu? A, tu jest kompas. Na południowy zachód trzeba by płynąć do tego miejsca, gdzie wyświetlało się. Wiem. Kamera. Nie, to chciałem zobaczyć. Aha, okej. Okej, jest, możemy się obniżyć troszkę. Tylko troszkę. Nie,
Ja tak. Dobrze. No cóż. Trzeba by się zastanowić, w którym miejscu zbudować magazyn. Chyba ekspansja tutaj na prawo. Nie bardzo, bo tu już mam za... Dobra, może ekspansja tu do przodu. Z tego zakrętu wyjść tu i tu parę pomieszczeń wielofunkcyjnych zrobić. Dobra, tak zrobimy. Ale to już nie tym razem, albo właściwie nie... nie teraz, nie na antenie. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do oglądania następnych odcinków. Jeżeli ktoś posługuje się angielskim również, z czasem będę zapraszał także na let's play'e po angielsku, ale to z czasem. No nic. Do zobaczenia. Dzięki za oglądanie.